Do Kodeksu Związku Artystycznego. Dodam, że Państwo macie, jest to takie odkrycie tej kadencji. Bardzo nas wspierają w naszych działaniach. Gazetkę Meritum są współorganizatorami naszego turnieju sportowego. Także za te wszystkie działania też serdecznie dziękuję. Komentarz za zatrwałego stroju wielkopolskim
chciałbym po raz kolejny poprosić Ducha Komendanta, aby zechciał wnętrzyć krzyże za zasługi dla akcji. Ale też drugi duchowie mamy w swojej gronie przedstawiciela Rady Naczelnej, Ducha Kapitrzema, czy Jasienka. W związku z tym będzie mnie zmienił, bo jeżeli chce zaszczytał razem ze mną. Na początku duch Kazimierz Maciej-Maśliński. Zapraszam. I Runda Pomona Ślewska. Władysław Szymanowicz-Sergiewicz. Proszę, Maciej-Maśliński Tomasz Szepawiak. Władysław Jerzy Knapiek. I pod kasem z Światła Dzisiaj w Hiszpanii.
Na Facebooku widziałem, że napisała, że nie wie, czy wraca. Dariusz Podaszczyk.
W związku z zakończeniem pełnienia służby i obowiązków komendanta Kutka ZKP Polski Wielkopolski, pragniemy w imieniu władz samorządowych powiatu Ostrowskiego złożyć panu serdeczne podziękowanie za pracę na rzecz rozwoju lokalnego harcerstwa. Nie tylko niecierpliwie służył pan pomocą w opiece nad młodzieżą, ale okazywał pan również wiele ciepła i sympatii. Szerzył pan wartości opierające się na normach moralnych, wpajał dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, uczył patriotyzmu. Za ten trud włożony w wychowaniu młodzieży serdecznie dziękuję. W dniu dzisiejszym życzymy dużo zdrowia, wyrażamy także przekonanie, że w przyszłość przyniesie wiele miłych z poważaniem po adresie starostwa i mówiące te słowa. Gratuluję, dziękuję. Druga sprawa to jest serdecznie wybitnik różniony
instruktorów i funkcyjnych. Serdecznie dziękujemy za zauważenie pracy społecznej na rzecz Związku Prezesa Opolskiego. Także w imieniu po prostu wszystkich serdecznie dziękujemy drugim komendantom i drugim etc. za po prostu zauważenie pracy społecznej. Dziękuję serdecznie. Został wybrany komendantem główca Patrz Świeżych Lat.
drugim podejściu pójdzie wyżej, a jeżeli statut się zmieni, to może i będzie kolejna, trzecia próba, której się uda ją jeszcze podnieść wyżej. Serdecznie duchowi gratuluję wyboru. Powiem tylko, że miałem przyjemność wręczać sznur, ten sam sznur, 8 lat temu druhowi Darkowi, w tej sali. Było to szczęśliwe wręczenie, więc myślę, że uda mi się, że to wręczenie również będzie szczęśliwe. Z czego serdecznie życzę. Czuwa. Jednak
Pani by było, abyśmy się to rozwinęli. Ala z rzędu w zeszłym roku współorganizatorem, w tym roku byłem komendantem rajdów powstańców wielkopolskich. Pani by było, żeby ten rajd nasz ostrowski stał się jakimś większym wydarzeniem ogólnopolskim. Najpierw ograniczymy się do Wielkopolski, bo to jednak jest Wielkopolska, a potem rozwijmy się dalej. Program to także kontynuacja dalszych podjętych działań w stosunku do odnowienia sprzętu, który mamy na stanicy, zakupowego. Program to drużynowi udział w warsztatach. Program to również zastępowy. Wiecie dobrze, że nie wiem dlaczego, ale na warsztaty dla zastępowy przychodzi więcej ludzi, a na warsztaty dla drużynowy. Ciężko to zrozumieć. Terminy są podane znacznie wcześniej. Fajnie by było, jakby drużynowi chociaż na części zajęć postarali się być i działać. Finanse. W grudniu powiedział, że tam w forum nie mogą zaległości. Fajnie by było, jakbyśmy dalej nie wiedzieli. Jednak finanse to nie tylko zaległości forum, ale to znaczy nasze pieniądze, tak? Pozyskiwanie środków z budżetu miasta czy z innych instytucji, gdzie tylko to jest to możliwe, to rozwija nasze procesy. Wizerunek informacja to jest problem. Julita działa, ale jej więcej nie ma jak jest. Dzisiaj rano wchodziłem na stronę Kurca. Zresztą bywa tam często, tak samo bywa na stronie parafialnej czy głównej kwatery. Na wszystkich praktykach, oprócz głównej kwatery są zaległości. Strona chorobki 2 dni temu została odświeżona. Nasza od połowy października. Rozumiem liczebny. Są dobrze działające drużyny. Są słabiej działające drużyny i są drużyny, które są na papierze. Z tymi na papierze trzeba coś zrobić. Natomiast tym słabiej działającym trzeba pomóc, żeby były same dobre drużyny. Będziecie za chwilę wybierać między mną a Lidzą. Znacie mnie?